Jeżeli chodzi o obecne premiery kinowe, to największy hype jest na Czarną Wdowę. I nawet część z Was proponowała mi, żebym na nią poszedł. Ale szczerze mówiąc, jakoś tak nie miałem zbytnio chęci. Zamiast za to poszedłem na inny film, który jakoś tak cicho o nim strasznie było. Nawet na polskim YouTubie nie ma żadnej recenzji jeszcze, moja będzie pierwsza. I w sumie może i dobrze. No a czemu? No zaraz Wam powiem. No więc to tyle na wstępie. Przechodzimy do recenzji Piotrusia Pana i Alicji w Krainie Czarów. Do obejrzenia filmu zachęcił mnie zwiastun, który notabene obejrzałem w trakcie reklam przed Cruelą. I według tego, co było w zwiastunie, wskazywało na to, że Piotruś i Alicja będą rodzeństwem i jakoś ich przygody zostaną fajnie połączone. Więc ja wziąłem to w ten sposób. Będzie na początku jakiś wstęp, gdzie będzie takie jakieś wprowadzenie, potem coś się wydarzy, przejdą do krain bajkowych, czyli do Krainy Czarów i do Niblandii, a potem zostanie jakoś razem połączone. Szczerze mówiąc, Piotruś i Alicja sami osobno mieli takie budowy, więc taka mogłaby tu być. No i oglądam ten film. To nie jest taki film, jakiego się spodziewałem. To nie jest taki film, jakiego oczekiwałem i pewnie nie tylko ja. Magia i przygoda to jest praktycznie poziom zerowy. No a w końcu to są bajki, więc no powinno być ich sporo. Nawet mogę wam spokojnie wymienić, jak dużo tego tam jest. Przez większą część filmu magia i przygoda to jest tylko wytwór wyobraźni dzieci, ponieważ było, że dzieci potrafią marzyć, a dorośli już nie. A potem pod koniec filmu pojawiają się dosłownie na chwilę. Na przykład, Niblandia jest tylko raz pokazana z lotu ptaka, a Kraina Czarów, Alicja chodzi tam na 5 minut. Wchodzi, przechodzi kawałek, widzi jedną rzecz i wychodzi. I tyle. To co w takim razie się dzieje w tym filmie, skoro magii i przygody prawie nie ma? No i tak się coś dzieje. Zacznę od krótkiego wprowadzenia. Mamy Piotrusia i Alicję i ich starszego brata Dawida, którzy razem bawią się w lesie koło swojego domu. Tak jak mówiłem, korzystają oni ze swojej wyobraźni i tworzą Krainę Czarów i tworzą Niblandię i w nich się tam bawią. I niestety podczas jednej z zabaw Dawid wpada do wody i już z tej wody nie wychodzi. I to doprowadza do tego, że rodzice Alicji i Piotrusia się załamują i potem to powoduje to, że tata ich ma pewne kłopoty, z których Alicja i Piotrusia chcą go wyciągnąć. Nie udaje im się to, a to potem jeszcze doprowadza do tego, że koniec końców Piotruś spotka zagubionych chłopców i odlatuje do Niblandii. A Alicja, która w pewnym momencie postanawia, że chce zostać damą, no na szczęście nią nie zostaje i dalej sobie żyje jako dziecko, póki jeszcze może. Ja nawet nie do końca pamiętam, jak ten łańcuch przebiega, bo ten film, jego nawet nie ogarniałem zbytnio. Było tak, że ogarniałem, nie ogarniałem, ogarniałem, nie ogarniałem. I tak na przemian podczas całego seansu. Możliwe, że to dlatego, że po prostu ten świat rzeczywisty i bajkowy nie były tak oddzielone, żebym ja wiedział, kiedy co jest co. Tutaj były troszeczkę pomieszane, mam wrażenie, że niedobrze. Że także ja nie potrafiłem tego zrozumieć czasami. Bo fakt, były takie momenty, że wiedziałem, że teraz używam swojej wyobraźni i to jest pokazanie, jak ta ich wyobraźnia działa i co oni widzą i co robią. Ale czasami były też takie momenty, że coś się pojawiało i ja nie wiedziałem, czy to jest prawdziwe, czy to jest wymyślone. Był na przykład taki moment, gdzie Piotruś już z zagubionymi chłopcami napadają na faceta, który doprowadził do tego, że tata Piotrusia i Alicji miał kłopoty. I w pewnym momencie on i jego pracownicy nagle zmieniają się w piratów. Wtedy nie wiedziałem, czy oni to są rzeczywiście piraci, czy to nie są piraci. I dochodzimy do końca filmu, kiedy jest pokazany pewien plot twist, który pokazuje, w jaki właśnie sposób miały zostać połączone historie Piotrusia i Alicji. Ja powiem tylko tyle. To połączenie jest złe i to połączenie według mnie nie powinno mieć miejsca. A więc tak, mieliśmy pomysł na połączenie dwóch bajek i to można było naprawdę bardzo fajnie zrobić. Mogła wyjść z tego bardzo fajna przygoda. Choćby na przykład, nie wiem, że nagle Piotruś i zagubieni chłopcy wlatują do Krainy Czarów i razem z Alicją walczą z Czerwoną Królową. Taki przykład po prostu, ale mogłoby coś takiego być. A dostaliśmy zamiast za to takie połączenie, które według mnie już od samego początku, jak ktoś wymyślił to połączenie, było naprawdę od razu, że nie, to nie jest dobre połączenie, nie. Nie powinniśmy tego robić. I nawet zamiast fajnej przygody, takiej właśnie bajkowej, dostaliśmy taką troszeczkę tragiczną, powiedzmy, opowieść o złym dzieciństwie dwójki dzieci, które potem przeradza się w to, że mamy Piotrusia i Alicję takich, jakimi są. No dokładnie Piotrusia, bo szczerze mówiąc, przez ten plot twist, który się wydarzył, to jest bardziej prequel Piotrusia niżeli Alicji. Nie mamy tutaj takiej przygody, nie mamy pokazanej Niblandii, nie mamy pokazanej Krainy Czarów i nawet nie mamy pokazanych tych postaci, tak bardzo znanych. Nie ma tu ani Kapitana Haka, ani Białej Krowej, ani Czerwonej Krowej. Takich postaci, które ja bym bardzo chętnie zobaczył na ekranie znowu. Znaczy, generalnie właśnie przez to takie mieszanie świata rzeczywistego z tym światem bajkowym, to w pewnym momencie są postacie, które wydają się, że są odniesieniami do właśnie do tych trzech postaci. Ale oni się pojawiają też tak na chwilę, Biała Krowa na dwie sceny, Czerwona na jedną i Hak na jedną. Gdzie w ogóle Hak to jest... Z jego wystąpienia to nie wiem.
chyba jakaś pomyłka. Jeszcze tak na koniec dodam to, że kilka tej postaci, na przykład Piotruś, Alicja, ich tata i kilka postaci pobocznych są czarnego koloru skóry. Nie wiem, dlaczego to tak było. Dla mnie to aż tak mi nie przeszkadza. Znaczy, u jednej z postaci pobocznych tak, u głównych aż tak nie bardzo, ale pewnie znajdą się osoby, którym to będzie przeszkadzać. Dlaczego tak było? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dobra, ten film jest pewnie strasznie krótki, ale ciężko mi jakoś tutaj sensownie coś opowiedzieć. Także no, to będzie już tyle. Więc no, jeżeli wam się podobało mimo wszystko, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji i w komentarzu napiszcie propozycje kolejnych odcinków. I przypominam, oczywiście odcinki są co piątek o godzinie 18 i tyle w sumie. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!